kiedy w ostatnich dniach rzesze pielgrzymów udawały się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, także nasza wspólnota krakowska wypełniła się gośćmi przybyłymi na spotkanie Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej. Do naszej wspólnoty przybył minister generalny naszego zakonu, minister prowincjalny naszej prowincji, minister prowincjalny prowincji amerykańskiej. Przybył do nas ojciec Antonio Aurelio, odpowiedzialny za Międzynarodową Solidarność Trynitarską. Przybyli przedstawiciele SITU z USA, z Francji, Kanady, Hiszpanii, Włoch, Środkowej Afryki, Indii, Austrii. Do naszej wspólnoty przybyły przedstawicielki naszych mniszek klauzurowych, a także przedstawicielki wszystkich zgromadzeń żeńskich należących do rodziny trynitarskiej. Przybyli także przedstawiciele laikatu trynitarskiego z różnych części świata. Ta zbieżność nie jest tylko przypadkiem, dlatego że te kolory, które widzimy patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego, my trynitarze nosimy na naszym habicie od ponad 800 lat. Dla nas są one nieustannym przypomnieniem tajemnicy odkupienia, krwi i wody, która wypłynęła z boku Chrystusa. Dlatego pragnęliśmy spotkać się, aby wyrazić naszą solidarność z chrześcijanami prześladowanymi właśnie w uroczystość Bożego Miłosierdzia. Bardzo cieszymy się, że dzisiaj w sposób fizyczny, bo przecież duchowo cały czas nam towarzyszył, dołączył do nas ksiądz arcybiskup Marek. Dziękujemy za jego obecność wśród nas, za wspólną modlitwę w intencji Kościoła prześladowanego. Cieszymy się, dlatego że to spotkanie odbywa się tutaj u nas, między innymi jako wyraz wdzięczności za wielkie zaangażowanie, hojność lokalnej społeczności, właśnie zaangażowanie w sprawy związane z prześladowanymi chrześcijanami. Księże arcybiskupie Marku, w imieniu całej delegatury polsko-austriackiej, która jest gospodarzem tego spotkania, serdecznie Cię witam i proszę Cię o to, abyś przewodniczył naszej modlitwie za ten milczący Kościół. W liście apostolskim Novo Millennio, Terzo Millennio Adveniente święty Jan Paweł II pisał, że wiek XX stał się na powrót wiekiem męczenników i że liczba chrześcijan, którzy dla Chrystusa oddali swoje życie w wieku XX, przewyższa wszystkich chrześcijan, którzy dla Chrystusa zginęli w poprzednich 19 wiekach. Tak wielu oddało swoje życie dla Chrystusa, Jego Ewangelii, dla Kościoła, dla swej wiary w Boga, dla swej miłości, dla drugiego człowieka. I wiemy, że wiek XXI wcale tej tragicznej historii nie przeciął, nie przerwał, że ciągle mamy do czynienia z męczeństwem, ze śmiercią, prześladowaniami. Odnosi się wrażenie, że jest ich nawet coraz więcej. Nie możemy nie pamiętać także o tym, co wydarzyło się w niedzielę wielkanocną w Sri Lance, gdzie zginęło ponad 350 osób, w większości chrześcijan, którzy wtedy gromadzili się w kościołach, aby wysławiać Boga w cudzie Chrystusowego zmartwychwstania. Nie możemy jednak, drodzy bracia i siostry, patrzeć
na te prześladowania, na te cierpienia naszych sióstr i braci jedynie w wymiarze historyczno-socjologicznym. Jest to ważne oczywiście, by znać fakty, by się nimi dzielić, by te fakty budziły wśród nas poczucie solidarności z tymi, którzy cierpią. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ten poziom czysto socjologicznego spojrzenia na prześladowania naszych braci i sióstr w Chrystusie budziłby czysto ludzkie refleksje i reakcje. Współczucie, ból, gniew. A przecież Chrystus uczy nas czegoś więcej. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy przypowieść o ziarnie pszenicznym rzuconym w glebę. Pan Jezus powiedział to niewiele przed swoją śmiercią, niejako wskazując na swój los, los ziarna rzuconego w ziemię po to, aby mógł pojawić się plon stokrotny. Trzeba oddać swoje życie. Trzeba dać najwyższe świadectwo o Bogu, który jest miłością, po to, żeby mógł powstać Kościół. By mógł Kościół się rozrastać, żyjąc sakramentami, które wypłynęły z przebitego boku Chrystusa wiszącego na krzyżu. I właśnie to doskonale rozumiał Kościół pierwszych wieków. To zostało niezwykle głęboko przekazane w czytanym przed chwilą fragmencie listu świętego Pawła do Filipian, gdzie najpierw Paweł pisze o sobie samym. Jak zawsze, tak i teraz. Z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Wejść w tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wejść w tę tajemnicę przez chrzest i tą tajemnicą żyć. Żyć w sposób konsekwentny. Paweł miał doskonałą świadomość tego, kim jest. Z kim jest związany i do czego zdąża. Ale też tego samego oczekiwał od chrześcijan, którzy uwierzyli w Chrystusa dzięki Jego nauczaniu we Filipii. I dlatego słyszeliśmy przed chwilą także i te słowa. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie. Ta sama walka, to samo złączenie z Chrystusem cierpiącym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Ta sama moc jedności z Chrystusem, dzięki temu, że żyjemy darami Ducha Świętego, męstwa, mądrości, bojaźni Bożej, pobożności, dobrej rady. Taki jest Kościół. I dlatego tak głęboko prawdę o nim wyraził Tertulian, żyjący na
przełomie drugiego i trzeciego wieku. Semen est sanguis Christianorum. Zasiewem Kościoła jest męczeńska krew chrześcijan. I wszędzie tam, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane paradoksalnie, tam jest też niezwykle żywotne. Żyjemy, drodzy bracia i siostry, w czasie i w pewnej kulturze zachodniej, gdzie te prawdy są jakby zapominane, gdzie nimi się już nie chce żyć, ani o nich pamiętać. Jest rzeczą znamienną, że właśnie te prawdy zostały przypomniane z całą mocą przez Jana Pawła II na naszej polskiej ziemi. Mówił o tym w roku 1997, kiedy Polska obchodziła tysiąclecie męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha, naszego pierwszego na polskich ziemiach męczennika. Dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość tego męczennika. I wiemy, jak bardzo jego świętego Wojciecha męczeńska krew przyczyniła się do rozwoju Kościoła na naszych polskich ziemiach. Jak dzięki jego męczeńskiej śmierci w roku 1000 do jego grobu w Gnieźnie przybył cesarz Oton i jak na tym jego męczeńskim świadectwie budował się Kościół w Polsce także w swoich strukturach metropolitalnych. Ale nie chodzi tylko przecież o to, aby pamiętać o tych świadkach wiary, prześladowań i męczeństwa samych początków dziejów Kościoła w Polsce. Jest bowiem także rzeczą znamienną, że kiedy Jan Paweł II był po raz pierwszy w Polsce po przemianach lat 89-90, kiedy w roku 1991 odbywał kolejną pielgrzymkę przez naszą ojczyznę, tym razem szlakiem Dekalogu, to we Włocławku 7 czerwca 1991 roku upomniał się o prawdę o Europie budowanej na krwi męczenników. Upomniał się o prawdę o Polsce, która także dzięki krwi swoich najnowszych męczenników buduje swoją tożsamość. Najpierw zaprotestował przeciwko utożsamianiu Europy z życiem łatwym, lekkim i przyjemnym, z życiem, które nie chce mieć nic wspólnego z koniecznością dawania świadectwa. I mówił: ja jako biskup Rzymu pragnę zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obraża ten wielki świat kultury, kultury chrześcijańskiej, z któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli, współtworzyli także za cenę naszych cierpień. Tu na tej ziemi kujawskiej, tu w tym mieście męczenników, to musi być powiedziane głośno. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci. Tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach.
Tworzył ją także ksiądz Jerzy Popiełuszko. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus, ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego że dał swoje życie za nas wszystkich. Ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata przez swój krzyż. Na ile świat przyjął to nauczanie Jana Pawła II? Na ile nie chciał go usłyszeć? Na ile zapomniał? Jest rzeczą znamienną, że w ostatnim bardzo ważnym tekście, jaki ofiarował światu i Kościołowi papież emeryt Benedykt XVI, jest mowa o męczeństwie, jako czymś, co jest głęboko wpisane w prawdę o chrześcijaństwie, o chrześcijanach i o Kościele. Benedykt XVI pisał bowiem: są dobra, którymi nigdy nie można handlować. Są wartości, których nigdy nie wolno poświęcić w imię innych wartości, które stoją również ponad zachowaniem życia fizycznego. Jest męczeństwo. Bóg znaczy więcej niż przetrwanie fizyczne. Życie, które zostałoby kupione za cenę zaparcia się Boga, życie oparte na ostatecznym kłamstwie, jest nie życiem. Męczeństwo jest podstawową kategorią chrześcijańskiej egzystencji. Można by powiedzieć, tam gdzie są męczennicy, tam do głosu dochodzi prawda w sposób dramatyczny. Prawda. Prawda o Bogu i o człowieku. Prawda o Jezusie Chrystusie, który za nas oddał z miłości do nas swoje życie. Prawda, która każe nam iść za Nim, także z gotowością podzielenia losu ziarna rzuconego w ziemię. I dlatego właśnie nasze spojrzenie, spojrzenie Kościoła od samych początków na męczeństwo, na cierpienie, na prześladowców. Nasze szczególne chrześcijańskie spojrzenie, które zawdzięczamy Chrystusowi. Bo Jego śmierć pośród ogromnych cierpień jest ofiarowaniem siebie za braci i dla braci. Bo śmierć Chrystusa jednocześnie, Jego umieranie pokazuje, że trzeba wznieść się i wznosić nieustannie ponad czysto ludzkie odczucia. I nie tylko głosić miłość o Bogu, ale jednocześnie robić wszystko, by ta miłość przybierała kształt miłości miłosiernej, przebaczającej. I stąd przygarnięcie do siebie tak zwanego dobrego łotra i obietnica, że będzie w raju i modlitwa za tych wszystkich, którzy to, co czynią złego, czynią dlatego, że nie wiedzą naprawdę, co czynią. Uczymy się, patrząc na krzyż, solidarności z naszymi siostrami i braćmi cierpiącymi dla Chrystusa. A jednocześnie uczymy się, patrząc na Chrystusa, jak
musimy patrzeć na te cierpienia w kategoriach zbawczych. Modląc się o wytrwałość, o męstwo w znoszeniu cierpień dla naszych sióstr i braci, a jednocześnie modląc się o to, aby prześladowcy przejrzeli. I aby miłość Boża, zbawcza, miłosierna miłość Boża, pokonała ich złość i nienawiść. I to jest właśnie, jestem głęboko przekonany, wpisane w duchowość Trynitarzy, o której słyszeliśmy na początku. Duchowość ich habitu białego, mówiącego o Bogu Ojcu, tak integralnie związanego z pionową belką czerwoną, mówiącą o żarze miłości, jaką daje Duch Święty, i belką poziomą niebieską ich krzyża na szkaplerzu, który mówi o zbawczej miłości Jezusa Chrystusa. Wpatrzeni w Boga, w Trójcy Święty jedynego, uczymy się miłości do naszego Zbawiciela. Otwieramy się na dary Ducha Świętego. Głosimy czystość miłości Ojca, a jednocześnie idziemy do braci z naszą miłością, z naszym umocnieniem, z naszą modlitwą, naszym wsparciem. Wszędzie tam, gdzie ci bracia i siostry cierpią dla Chrystusa, a jednocześnie wszędzie tam, gdzie w sposób najbardziej czysty objawia się światu Kościół. Kościół w życiu chrześcijan gotowych dla Chrystusa, tak jak święty Paweł, żyć i umierać, by chwała Boża ostatecznie na tym świecie się objawiła i zatriumfowała. Eccellenza Arcivescovo Marco, con molta semplicità l'abbiamo accolto in mezzo a noi in questa giornata molto importante per noi, per i trinitari, per la famiglia trinitaria riunita qui a Cracovia, nella sua grande e vasta diocesi di Cracovia. Siamo onorati e lieti di averla in mezzo a noi durante questo incontro nel quale noi stiamo condividendo la nostra sensibilità, il nostro appoggio, la nostra solidarietà verso i nostri fratelli cristiani perseguitati per la loro fede. Ogni anno la famiglia, i rappresentanti della famiglia trinitaria si incontra in un paese differente per manifestare il nostro amore, affetto e tristezza per questa sofferenza dei nostri fratelli. Abbiamo pensato di avere questo incontro. Księże arcybiskupie Marku, z wielką prostotą przyjęliśmy Cię wśród nas w tych bardzo ważnych dla nas dniach, kiedy cała rodzina trynitarska w swoich przedstawicielach gromadzi się tutaj, aby wyrazić swoją bliskość i solidarność z braćmi prześladowanymi. Bardzo dziękujemy, jesteśmy Ci wdzięczni za Twoją obecność wśród nas.
za to, że modliłeś się dzisiaj razem z nami. Oczywiście nasza obecność w Polsce jest obecnością niewielką, ale mamy wielkie pragnienie, aby była obecnością znaczącą. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Twoją obecność i prosimy Cię o to, abyś udzielił nam swojego błogosławieństwa.